mystery creature washes up and it has everyone scratching their heads. We knew what they had. We knew what they had before they knew what they had. We'd been trailing McCormick's NOAA team since 2004. We followed them to South Africa. We knew what they found was the same species we'd taken off that beach. I want people to know that it's authentic. Nothing's been manipulated, it's the real deal. Czasami zdarzają się rzeczy tak przerażające i tajemnicze, że nawet nie możemy w to uwierzyć, oglądając filmy czy zdjęcia z tego wydarzenia. Dzisiaj pokażemy Wam najbardziej niesamowite i dziwne filmy. W niektórych momentach będzie strasznie. Niektórzy nie wiedzieli, że są obserwowani. Będzie sporo kontrowersyjnego materiału, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę pod filmem, ponieważ YouTube za takimi filmami nie przepada. A jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam Cię także na mojego Instagrama xpafix. Za każdego follow-a postaram się odwdzięczyć serduszkiem. Napisz komentarz straszne, a przypnę Ci serduszko. Film z miniaturki jest na samym końcu, dlatego zachęcam zobaczyć cały film. Zwłaszcza, że całość została nagrana w Polsce. In the house and I started hearing it, so I was like, you know what, let me just come out my camera. Right now, there's someone's... Zamaskowany mężczyzna. Nastolatek zauważył dziwną postać w pobliżu swojego podwórka i postanowił przyjrzeć się jej bliżej. Like... Wait. Oh my gosh, someone's there, dude. Obserwując tajemniczą istotę w oddali, zauważył, że to facet noszący maskę porcelanowej lalki, siedzący na huśtawce i patrzący na ból. Po kilku sekundach maskowany typ nagle zaczął biec w jego stronę. Neeson pomyślał, że może to być ktoś, kto robi żart, by przestraszyć filmującego, podczas gdy inni myśleli, że może to być ktoś z złymi zamiarami. Na szczęście chłopak był w stanie uniknąć maskowanego mężczyzny i bezpiecznie wrócić do domu. Mroczne spotkanie. Spotkanie z istotami z innego wymiaru to coś, czego nikt nigdy nie chciałby doświadczyć, ale ten mężczyzna miał bardzo dziwne spotkanie. Po usłyszeniu dziwacznych dźwięków dochodzących z okna, postanowił wyjść i sprawdzić, co się dzieje. To, co zobaczył, przeraziło go do szpiku kości. Nie potrafię nawet opisać tej istoty. Blade ciało, ogromne oczy i długie palce poruszające się, jakby miały własny rozum. Widząc tę przerażającą istotę, mężczyzna uciekł. Czy to był Skinwalker? Rake? Czy coś zupełnie innego? Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach. Latająca dziewczynka. Zobacz ten klip nagrany w rosyjskim lesie, gdzie pewien facet filmował swojego psa biegającego po śnieżnej ziemi. Kiedy pies skręcił, pojawił się dziwny widok. Mała dziewczynka w czerwonej kurtce unosiła się w powietrzu. Obok niej stała kobieta, która również nie miała na sobie żadnego sprzętu. Po chwili spędzonej w powietrzu, dziewczynka opadła na ziemię, a kobieta szybko wzięła ją za rękę i uciekła. Klip wywołał lawinę spekulacji. Jedni twierdzili, że dziewczynka była opętana, podczas gdy inni uważali, że ma supermoce. Kiedy ten mężczyzna miał dość słyszenia upiornych dźwięków na zewnątrz swojego domu, postanowił zbadać sprawę. Dreszcze przebiegły mu po plecach, gdy w oddali dostrzegł postać w białej szacie. Zanim zdążył zrozumieć, co widzi, postać nagle skoczyła w jego stronę. Szczególnie niepokojący był nie tylko sam atak, ale także sposób, w jaki się poruszała, zgięta do tyłu, biegła na czterech kończynach. To nie było zwyczajne ludzkie zachowanie. Wielu internautów spekulowało, że mogła to być opętana kobieta, podczas gdy inni wierzyli, że to istota z innego wymiaru, wysłana, by wzbudzać strach. Skinwalker. Mężczyzna przechadzał się po polnej łące nocą, gdy usłyszał szelest i coś poruszającego się po wysokiej trawie. Była to biaława istota pełzająca po ziemi. Na początku mężczyzna pomyślał, że to ranny zwierzak, ale bliższe przyjrzenie się pokazało, że to wyraźnie nie człowiek. Nawet nie wydawało się, że ma skórę.
Według mężczyzny, istota prawdopodobnie była skinwalkerem złapanym w trakcie przeobrażenia. Mężczyzna powoli zawrócił, nie chcąc pogarszać sytuacji. Przerażające spojrzenie. Po usłyszeniu stłumionego hałasu dochodzącego spod dasza, dwaj współlokatorzy postanowili w końcu zmierzyć się z czymkolwiek, co ich tam niepokoiło. Aby dodać trochę zabawy, zaczęli walić w drzwi. Nagle drzwi się otworzyły, a twarz wyjrzała na nich. Ta nagła obecność sprawiła, że natychmiast zamknęli drzwi, a nagranie się urwało. Mogę podać dwa powody, dlaczego to jest takie przerażające. Po pierwsze, ta twarz wyglądała nieludzko, więc prawdopodobnie to jakiś duch. Po drugie, nawet jeśli to był człowiek, myśl o nieznajomym mieszkającym na ich poddaszu jest przerażająca. Rytuał w czerwieni. Mężczyzna przechodzący obok bocznej uliczki nagrał bardzo dziwną scenę na słabo oświetlonej ulicy. Zarejestrował grupę facetów stojących razem w kole, od stóp do głów ubranych na czerwono i trzymających w rękach światło. Facet był pewien, że przypadkiem wpadł na rytuał odbywający się w cichym zakątku. Na szczęście nikt nie zauważył go przechodzącego obok. Co byś zrobił, gdybyś kiedykolwiek zobaczył coś takiego? Oto kolejna niezwykła aktywność mająca miejsce w spokojnych częściach lasu. Trzech mężczyzn w czarnych szatach stało nad płynącą rzeką, a facet nagrywający powiedział, że wyglądało to, jakby jeden z nich klęczał i był oczyszczany. Następnie uchwycił całą grupę w czarnych szatach, przechadzającą się wokół domu, trzymając coś w rękach. Kamerzysta był pewien, że widział rytuał jakiegoś satanicznego kultu, znanych z takich działań w odosobnionych miejscach. Duchowy obserwator. Matka w Anglii nagrała coś niesamowitego na kamerze, gdy jej syn jeździł na rowerze w pobliżu starej opuszczonej rezydencji. Na pierwszym piętrze balkonu zarejestrowano tajemniczą postać, która wyglądała jak prawdziwy duch. Rezydencja pochodząca z XIX wieku była znana z tego typu nietypowych obserwacji. Gdy matka zapytała urzędników, powiedzieli, że tego dnia była tam tylko ochrona. Wideo uchwyciło także coś niepokojącego, unoszącego się w pobliżu wieży londyńskiej, znanej ze swojej duchowej historii. Czy to prawdziwe duchy, czy tylko upiorne zbiegi okoliczności? To tajemnica, która trzyma wszystkich w napięciu. Szatan. W pobliżu szpitala w Indiach kobieta o długich czarnych włosach została przyłapana na wspinaczce po ścianie na czworakach, co wywołało spekulacje o podobnych obserwacjach dokonywanych przez mieszkańców. Ubrana w biały szpitalny fartuch, jej łatwe wspinanie się wyglądało, jakby robiła to wcześniej. Tożsamość tej postaci pozostała tajemnicą. Niektórzy sugerowali, że może to być kobieta chodząca we śnie, choć płynne wspinanie się po ścianach wydawało się wykraczać poza typowe zachowanie podczas snu. Inni sugerowali, że mógł to być duch pacjenta lub nadprzyrodzona istota, jednakże nikt nie był w stanie określić, kim była ta wspinająca się postać. Wiedźma. Rodzina podróżująca przez las usłyszała dziwne dźwięki przypominające płacz dziecka. Zatrzymali się i zbadali sprawę. To, co zobaczyli następnie, wywołało dreszcze. Ukryte za małym drzewem było przerażające stworzenie. Jego futrzane kończyny poruszały się pod osłoną drzew. Szybko zniknęło w gęstych zaroślach, pozostawiając za sobą upiorne echa płaczu niemowlęcia. Rodzina była przerażona, myśląc, że istota porwała dziecko. Wielu ludzi spekulowało, że to kształtomieni polujący na dusze, podczas gdy inni wierzyli, że to złowroga istota używająca płaczu niemowlęcia jako przynęty. Nie znaleźli niczego, więc rodzina pośpiesznie wróciła do swojego samochodu i nigdy więcej tu nie wrócili. Człowiek bez głowy. Oczywiście widziałeś kogoś bez kończyny lub palca, ale co jeśli powiedziałbym ci, że są ludzie, którzy pozbawieni są całej głowy? Tak, masz rację. Spójrz na tego faceta w drodze na stację metra bez głowy, a wszyscy wokół zauważyli tę nietypową sytuację, co sprawia, że klip wydaje się autentyczny. I to nie był jedyny przypadek, kiedy uchwycono bezgłowego mężczyznę.
Oto kolejny przypadek, gdzie pewien człowiek idący ulicą w Indiach wydawał się bardzo nietypowy, a jeśli spojrzysz uważnie, zauważysz, że brakowało mu głowy. Wielu ludzi sądziło, że te niezwykłe postacie bez głowy to właściwie zjawiska mitologicznych istot znanych z różnych folklorów. Więc czy to naprawdę obserwacja istoty z mitologii, czy tylko starannie spreparowane oszustwo? Daj mi znać, co myślisz w komentarzach. Bridezilla. Bardzo dziwny incydent miał miejsce podczas ceremonii ślubnej w Tajlandii, gdy minister prowadził ceremonię. Nagle na twarzy panny młodej pojawiło się przerażające spojrzenie. Spojrzała w lewo i zaczęła zachowywać się bardzo niepokojąco. Klip pozostawił ludzi spekulujących, co naprawdę stało się z panną młodą. Wielu twierdziło, że to przypadek opętania przez ducha, ale dlaczego duch miałby wybrać na cel pannę młodą? Prawda na ten temat nigdy nie została ujawniona. Obama i obcy. Krótka sekwencja z przemówienia byłego prezydenta USA Baracka Obamy z 2012 roku obiegła internet, budząc podejrzenia. Ludzie, którzy oglądali nagranie, twierdzili, że dostrzegli tajnego agenta obcego pochodzenia w tłumie. Jeśli się dobrze przyjrzeć, cechy jednego z agentów wydawały się nieco nietypowe, sprawiając, że wyglądał nieco jak obcy. Entuzjaści obcych podekscytowali się, twierdząc, że jest to dowód na to, że istoty pozaziemskie współpracują z prezydentem. Inni sugerowali, że to tylko sztuczka światła i zmiany kątów kamery, która zmieniała wygląd agenta. Więc chociaż nie ma nic złego w wyobrażaniu sobie obcych pośród nas, czasami to, co wydaje się obce, może być po prostu sztuczką kamery. Pościg o północy. Ściganie przez kogoś w środku nocy podczas jazdy samochodem byłoby koszmarem dla każdego, a ci goście przeżyli to. Kierując swoim samochodem, zauważyli, że ktoś ich goni. To było tak, jakby sam Usain Bolt biegł za nimi. Grupa w samochodzie wpadła w panikę, więc skręcili, ale kiedy myśleli, że zostawili go za sobą, nagle pojawił się tuż obok nich. Zobacz, jak szybko biegł. Na szczęście samochód był w stanie uniknąć pościgu i bezpiecznie wrócić do domu. Spotkanie Wendigo. Podczas przejażdżki rowerowej przez szlak w jego rodzinnym mieście, rowerzysta niespodziewanie natrafił na coś, co rzuciło się na niego. Było to tak nagłe, że rowerzysta ledwo zdążył połknąć swój krzyk i szybko odjechać pedałując. Odwrócił się, by spojrzeć wstecz, ale cokolwiek to było, już zniknęło. Kiedy rowerzysta przejrzał nagranie z kamery, zdał sobie sprawę, że stworzenie miało szarą skórę, spiczaste stawy i ludzką formę, co zgadzało się z opisem Wendigo z folkloru. Istota ta jest zdolna przybierać wiele postaci, ale pojawia się w tej, gdy poluje na ludzi. Przerażający budynek. Miejscowi nazywają ten budynek przerażającym. Amatorski pogromca duchów postanowił zbadać opuszczony budynek, mając nadzieję, że coś znajdzie. Myślał, że najwięcej szczęścia będzie miał w łazienkach, więc tam poszedł. Wszedł do środka i zobaczył ciemną postać stojącą samotnie w jednej z kabin. Początkowo wydawało się, że go to nie rusza. W końcu tego właśnie szukał. Jednak coś w powietrzu, nagły spadek temperatury i przerażający sposób, w jaki postać pozostawała nieruchoma, sprawiło, że nawet on się przestraszył. Gdy odważył się podejść bliżej, postać odwróciła się i wygięła szyję, skręcając ją o 180 stopni. Spotkanie było tak przerażające, że odwrócił się i uciekł. Istota. Hałas został nagrany przez mężczyznę, który wreszcie miał tego wszystkiego dość. Na pierwszy rzut oka pomyślisz, że to któryś z dzieci z sąsiedztwa, może żartuje sobie z mężczyzny, ale przyjrzyj się uważnie. Ktoś tam był, ale nagle zniknął. Nie ma tu nikogo wokół, a nawet pies wydaje się być zdezorientowany. Mężczyzna odszedł, myśląc, że może wreszcie pozbył się problemu, ale nagle uderzenie znów się odezwało. Nie każdy jest przekonany do istnienia paranormalnych istot, ale jak inaczej można wyjaśnić coś takiego?
Leave. Stop. Your registration is expired. What the? Znikający kierowca. Policjant zatrzymał kobietę podczas rutynowej kontroli drogowej. Wszystko przebiegało gładko, a kobieta wydawała się być spokojna i nawet skruszona. Cała sytuacja była nagrywana przez kamerę policyjną i kamerę sklepową. Kobieta, która się zatrzymała, była nawet na tyle miła, że wyjaśniła, dlaczego przekroczyła prędkość. Policjant poprosił o jej prawo jazdy i dowód rejestracyjny, a ona je podała. Policjant przystąpił do sprawdzenia tych danych w systemie, ale gdy chciał powiedzieć kobiecie o ewentualnych konsekwencjach, nagle zniknęła w powietrzu. Widok był tak zaskakujący, że nawet policjant się wystraszył i zgłosił kobietę jako zaginioną. Sarah? Ciemna istota. Grupa nastolatków grała w piłkę nożną na niewielkim wewnętrznym dziedzińcu, podając sobie piłkę, gdy jeden z nich nagrywał. Nagle chaos przerwał ich zabawę, gdy mała, ciemna postać pojawiła się obok jednego z graczy. Ta niska postać ubrana w czarny płaszcz była mniej więcej o połowę niższa od nich. Szybko opuściła dziedziniec, ponieważ było tylko jedno wejście. Nastolatkowie pozostali przerażeni, zastanawiając się, skąd ta postać się wzięła i kim była, mając tylko ten krótki klip jako dowód. Tajemnica tego zdarzenia pozostała nierozwiązana. Szczupły spacerowicz. Przyjaciele usiedli, by zrelaksować się po rozłożeniu namiotu przed lasem. Nagle coś wysokiego i chuderlawego przeszło za nimi. Choć ledwo było to widoczne, jego obecność była na tyle zastraszająca i złowieszcza, że spowodowała panikę u mężczyzn, którzy szybko uciekli z miejsca zdarzenia. Chociaż łatwo byłoby uznać to za kawał, wystarczy spojrzeć na wzrost tej istoty, być tak wysokim i chudym jest niemożliwe nawet jak na standardy NBA. Grupa przyjaciół wierzy, że przypadkowo uchwycili Slendermana w akcji, a w takich lasach to może być możliwe. Kobieta w opuszczonej świątyni. Kobieta eksplorująca opuszczoną świątynię o północy, nic nie może pójść źle, prawda? Grupa przyjaciół postanowiła zmierzyć się z duchami, które miały się znajdować w kościele, ale nie mieli pojęcia, że ich noc potoczy się inaczej. Podczas eksploracji grupa się rozdzieliła, a jeden z nich ostatecznie udał się w stronę ławek. To właśnie wtedy zobaczył kobietę, ubraną w całkowicie białe szaty, spoglądającą na niego. Z czystego instynktu mężczyzna krzyknął i wybiegł na zewnątrz. Nawet jeśli myślisz, że to tylko jakiś upiorny manekin pozostawiony w kościele, jeśli spojrzysz uważnie, zobaczysz, że głowa kobiety lekko się obraca. Nawet jeśli byłaby to lalka, kto powie, że nie jest opętana? Nadprzyrodzony kamerdyner. Ten klip nagrany podczas ceremonii pogrzebowej uchwycił coś, co wywołało zamieszanie w internecie, budząc wiele pytań. Pozornie normalna uroczystość okazała się przerażającym spotkaniem z dziwną, bladą postacią ludzką stojącą w tłumie. Ludzie wokół nie zdawali się jej zauważać. Internauci wierzyli, że może to być duch zmarłej osoby, odchodzący na zawsze od swoich bliskich. Pościg klauna. Ci goście, którzy nagrywali przygodę dla telewizji w lesie, nie spodziewali się, że ich przejażdżka zamieni się w nieoczekiwany wyścig, gdy nagle pojawił się klaun i zaczął ich gonić. Ten klaun biegł ze wszystkich sił, próbując ich złapać, ale na szczęście udało się im uciec, ponieważ jechali szybkim pojazdem. W przeciwnym razie nie skończyłoby się to dobrze. Ale dlaczego ten klaun nagle ich goni? Nawet oni nie mieli pojęcia. Może byli w złym miejscu o złej porze. Niebezpieczny obserwator. Jadąc przez straszliwą noc, kierowca samochodu napotkał scenę prosto z horroru. Wzdłuż drogi stała wysoka postać. Nie prosił o podwózkę, po prostu ponuro przyglądał się, gdy samochód mijał. Kierowca, ciekawy, ale ostrożny, zwolnił, by lepiej się przyjrzeć, ale nagle stało się coś przerażającego. Kierowca krzyknął, a wszystko stało się ciemne. Widzowie online zauważyli, że twarz postaci wyglądała nietypowo. Czy to tylko żart nastolatka, czy kryje się za tym coś bardziej złowieszczego? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie.
pożeracz skóry. W czasie, kiedy łowcy potworów złapali istotę, która terroryzowała okolice i uwięzili ją w klatce, zauważyli, że ma ona dziwnie ludzką sylwetkę, ale jej cechy były zupełnie inne niż cokolwiek, co wcześniej widzieli. Jej oczy wydawały się być wyrzeźbione w jej twarzy, a jej usta otwierały się w długie, przerażając rozcięcie. Jakby tego było mało przerażającego, mogła wypowiadać tylko jedno zdanie. To naprawdę niepokojące. Łowcy potworów twierdzą, że to rodzaj Wendo, nadprzyrodzonej istoty, która nigdy nie zaspokoi swojego niekończącego się apetytu na ludzi. Allahu Akbar. Astaghfirullah al-Azim. Złośliwe elfy. Ci faceci stanęli twarzą w twarz z tymi istotami, które wydawały się założyć sobie dom w lesie, przypominając elfy ze swoim niskim wzrostem i długimi, stojącymi uszami. Chłopaki nie mieli pojęcia, skąd się wzięły. Jeden z nich był łysy, podczas gdy drugi miał okrągłe, świecące oczy i dziwne cechy twarzy. Co dziwne, byli dość niezrażeni obecnością chłopaków wokół nich. Gdy klip został opublikowany online, wywołał spore poruszenie. Wielu ludzi sądziło, że to złośliwe elfy z podziemnego świata, podczas gdy inni sugerowali, że te istoty są w rzeczywistości przeklętymi istotami, skazanymi na wieczne potępienie. Nocny Pospolitaś. Jadąc przez gęsty las w Chile, mężczyzna natknął się na nietypowy widok blokujący mu drogę. Nagie stworzenie, które wydawało się czołgać wstecz, miało wygląd chudej postaci z ponurą twarzą i siwymi włosami. Pomimo niepokojącego wyglądu, istota była dziwnie zainteresowana podejściem do mijającego pojazdu. Kierowca, przerażony powolnymi ruchami stworzenia, jakoś zdołał ominąć je bez żadnych problemów. Wierzono, że ta tajemnicza istota to złowrogi mieszkaniec lasu. Wielu mieszkańców lokalnych wierzyło, że to przerażający łowca i trzymali się od niego z daleka. Czy ten facet zdobył pelerynę niewidzialności z Harry'ego Pottera? Wygląda na to, że tak. Kiedy ten mężczyzna zszedł po schodach w parku, wyciągnął przezroczystą prześcieradło i otworzył je. Na pierwszy rzut oka wydawało się to być normalne, ale jest to marzenie każdego fana Harry'ego Pottera. Kiedy mężczyzna założył prześcieradło na siebie, jego ciało zniknęło. Jak to było możliwe? Czy odkrył jakiś fizyczny kod? Niezależnie od nauki, wiem, że potrzebuję tej rzeczy jak najszybciej. A teraz czas na tytułowe zdjęcie. W 2015 roku mężczyzna zauważył grupę mężczyzn ubranych w białe kombinezony ochronne, zbliżających się do brzegu rzeki w Polsce. Czując, że coś jest nie tak, wyciągnął telefon i nagrał to. Grupa wydawała się wyciągać coś z rzeki, co wprawiło mężczyznę w szok. Wyglądało to jak mermajtka. Pół człowiek, pół ryba została umieszczona na noszach przykrytych wilgotną tkaniną i wciągnięta w głąb lasu. Mężczyźni wrócili, aby sprawdzić, czy nie ma niczego więcej, ale ostatecznie wrócili do lasu. No cóż, mamy dowód, którego potrzebowaliśmy. Mermajtki rzeczywiście istnieją i to w Polsce, zwłaszcza teraz, gdy wiemy, że urzędnicy próbują zrobić wszystko, by ukryć ich istnienie.